Siema, siema, hejos. My z Oskarem wywozimy Raptusa do mechanika na Słapa. O właśnie, Raptor zapakowany, lecimy zawieźć do mechanika na Słapa sprzęt. Czyli pożegnanie z Raptorem na razie. Mam nadzieję, że do świąt zrobimy. Mamy jeszcze kawałek drogi. Siema, Oskar. Siema. Brzuszek pełen. Siema, siema, byki. Lecimy dalej. Za 10 minut będziemy już na miejscu. I papa, żegnaj kładzie. Wracaj do zdrowych. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że ta korba wywaliła. Szybko złapować go można. A tak jakby chodził, no to szkoda, nie? Wydawać pieniądze niepotrzebnie, nie? A teraz to nie jest wydatek, tylko jak to nazwać? Wartość Raptora wzrasta. No i dojechaliśmy. Zaraz nastąpi rozładunek, przerzut Raptora do innego busa. HBA, blacha. To, no to dawaj. Cześć, Kamil. Cześć, Kamil. Cześć, Jarek. Myślę, musimy się rozładować, albo tyłem sobie tu zawrócę, czy coś, nie? Znaczy podjedź tu i... Albo nawróć tyłem, to od razu tak i ci na jazdy damy. A jak tam droga? Dobrze. A twoja jak? A kurde, usypiałem. Taka nudna ta droga. Usypiałeś? Jakby to było krótkie autostrady, to coś było nie. On to nara, Raptorki. Kamil, tutaj mam nową zrywkę. Aha. Od razu będziesz mówił. No ta, ona niby działa teraz, ale nie działała. Nie ma problemu. I śruby od tego spodu są. Mówisz, że zrywka musi być, nie? No musi. Ja zawsze zapominam jej założyć, ale musi być. Jakby zadziałała ostatnio, to nie przywadzi. No właśnie widziałem tam, kurczę, że spadłeś składa, ale jechał dalej, nie? No bo zrywka nie zadziałała. I mówię sobie, dobra, już kupię. No fajnie, koło ma te SS-y. No. Ładny. Jakieś tam luzy w zawieszeniu nie są, czy nie ma? No musisz zobaczyć. Aha. Coś tam w tym prawym kole może być delikatne. No, się wszystko sprawdzi. Ale widzę, że taki dosyć normalny, nie? No. To jest chyba nowe, bo to rozwaliłem, bo w rów wjechałem. Ale co, wahacz? No, aha. Nie wahacz, tylko o to tutaj. Zwrotnica? Tak, zwrotnica. Aha. No to często, czasami właśnie one pękają tu, jak jest drążek kierowniczy, to tu jest łączenie, tak. Odlew, to i pękają, także... No niektórzy spawają takie rzeczy, ale kurwa, szkoda, bo to jednak bezpieczeństwo, jakby tam gdzieś pękło. No zobacz, tutaj mam tą subramę, no to jest stalowa, czarna. Wiem, kiedyś matowa. Też miałem właśnie wyspawaną taką stalową, ale tak. Wiem, że tam gdzieś od Oriego ktoś tam tak, robi. Tak, tak, od Jamajki. No, bo to wystarczy raz mocniej uderzyć i... No zobacz, pęka. Wydech mam taki, FMF-a. Wiem. Może to tylko, się że nada. Tutaj jest jakieś, kurde, myślę, że 40 pewnie... 5. Kilka milimetrów, no. 45, a nie ile wiem, potrzeba? To, no, zazwyczaj 50 idzie. Aha. Ale czyli... nie wiem, bo w sumie, no, fabryczny... Wszyscy na 50 robią i 50 idzie wydech ten aż do końca. Ale przejściówkę, redukcję. Ale w sumie fabryczny ma też katalizator, to te spaniencerze go blokują przez katalizator. No tak, by mniejszą rurę dać. No, ja bym zostawił ten, bo on naprawdę jest fajny. No dobra, coś będziemy kombinować. Co jeszcze? No i teraz pytanie jest, jak proponujesz, na czarno pomalować te F-bary, czy nie? Można by, tylko to jest właśnie kwestia taka, że one będą się rysować, wiadomo. Nawet jak staniesz sobie tutaj gdzieś nogą... Będą się rysować. Delikatnie tak. No wiadomo, ja jeździłem... bardziej mi się podobał, wiesz, byłem
ja taką kolorystykę czerwono-czarną, to miałem czarne podłogi i czerwone te paski, nie? No to nie jest zostawiamy srebrne. Jak ma mi się to rysować, to po co? Nawet czy proszkowo pomalujesz, to i tak masz kamienie pod butem i tak się trochę porysuje. No. Może, no dokładnie, no. Wolę tak. To wiadomo, ma być raptor do roboty, do... Wiadomo, takie rzeczy nawet później, jakbyś jednak chciał zmienić sobie, zobaczyć, że jednak fajnie by wyglądał w czarnych podłogach, to już odkręcasz, jedziesz i malują ci te podłogi byle gdzie, wiesz, bo to nie ma dużo problemu, żeby to odkręcić, nie? Jasne. To jest akurat takie... Co tu jeszcze takiego, no. No będę działał z tym licznikiem. Oni w ogóle teraz się wszystko załącza? Gdzie ta stacyjka tu jest? Tutaj. Aha, z lewej strony, tak? No i tu są obroty, tu temperatura jest. Mhm. I ta temperatura tu jest, pokazuje temperaturę na zewnątrz, czy na silnika? Na zewnątrz, a tu się zapala na żółto, jak się trochę zaczyna grzać, a tu na czerwono, jak już mocno. Dobra. A, tu masz przełącznik do kierunkowskazów, ale tak jak mówiłem, ten lewy przełącznik chciałbym po prostu zastosować z motocykla, z tego względu, aha, że masz w jednym wszystko, masz... klakson, kierunkowskazy, światła, nie trzeba robić. A odpalanie po prostu gdzieś tutaj będziesz miał, nawet tutaj mogę zrobić, że jak jest pompa hamulcowa, to ta obejma przednia, co jest pompy hamulcowej, jej nie będzie, tylko będzie po prostu taki przełącznik, który jest, wiesz, w tym chwycie, nie? No tak. Po prostu klikasz sobie i odpalasz, tak będzie najlepiej, bo te fabryczne z doświadczenia wiem, z motocykla te odpalanie, to one po prostu, jak pojedziesz w terenie, to po prostu jest na takim zasadzie taki przysupak, taki niesuwak, nie? Mm-hmm. I on po prostu się zaciera, tam dojdzie jakiś piasek i potem przekręcisz, odpalisz i nie wraca, nie? Także to jest już tak problematyczne i dlatego tak stosuje. A licznik musi być oryginał? Nie musi być, ale jakby był, to by był o wiele łatwiejszy w robocie, z tego względu, że... wiązka pasuje. Po prostu podpinasz i masz wszystko, masz, no i też jest rozbudowany ten licznik. Do tego ci kilometry już z ABS-u czyta. Także, a to będzie ABS teraz? No te silniki z MTK, ten pewnie jest ABS tam, nie? Mhm. No. I trzeba to założyć? Jakbyś chciał mieć fabryczny licznik, to pompa ABS-u musisz mieć piętą i czujnik po prostu montujesz na tylnej... Ale pompy chyba nie ma bez czujnik. Odmówił. Aha, no to musi być pompa. No. Nie, zostawiamy na tym. To jest dobry licznik, a... Dobra. A trzeba za dobry dać 1900. Po drodze patrzyliśmy, no to... Bo mam nadzieję, że wiesz, akurat zawsze ja u siebie montowałem. Miałem ten silnik właśnie wersją bez ABS-u i prędkościomierz liczył z silnika. Miał czujnik gdzieś tam na trybie i stamtąd liczył prędkość. A z ABS-u to właśnie czyta na przykład z tylnego koła, tam się gdzieś montuje po prostu na przykład na tarczy hamulcowej z tyłu. A ten... Tylko bardziej tu nie chodzi o prędkość, tylko o błędy, o jakieś awarie. Właśnie nie wiem, czy jak tej pompy ABS-u nie będzie, czy na przykład nie będzie go jakoś ograniczał mocowo, że na przykład będzie... aczkolwiek zawsze ta pompa była wpięta, ale przewody do pompy nigdy nie były podpinane. Tylko żeby w kostce, żeby była. No, no, no. I błąd się świecił, wiadomo, ale z tego co pamiętam, jak się wbijało w bieg, to gaz. Działało. No, wszystko działało w porządku. No zobaczę, bo... Zobaczymy, co ten silnik przyjdzie w ogóle, nie? Jutro powinien być. Co, nie masz sygnału, że... Nie, jeszcze nie, nie. Ale no to jutro będzie. Kontakt właśnie, że jakby przyjechał, to żeby mi to położyli. Jakby nie był zabezpieczony dobrze, to żeby tam przykryli mi go. Co jeszcze miałem mówić? No musisz sobie zdawać sprawę z tego, że te zmiany konstrukcyjne będą już nieodwracalne w tej ramie, nie? No wiem. Bo ta lewa rurka, co jest win, ona będzie przecięta, nie? Tak. Tu masz win i, no. I w tym miejscu ona będzie ucięta, ta rurka. Ta część będzie cała przerobiona, nie? Mm-hmm. Do tego później cała klatka będzie tak samo szła w dół. O ile centymetrów mi zejdzie w dół? Kurczę, ciężko powiedzieć. Myślę, że do 10 cm maksymalnie, razem z płytą będzie, nie? Mm-hmm. Chyba, żebyś chciał, ja tak nigdy nie robiłem, ale jest możliwość, mam tam znajomego mechanika takiego, co by to ogarnął. Bo wiem, że skracają mi soleją w MTK-u, nie? Mm-hmm. Po prostu tam... Uzyskujesz przez to jakieś około 2 cm jeszcze większego prześwitu. O, no to by fajnie było. Tylko, że wtedy jak masz oczko, wizjer do to oleju, to nie będzie widoczne. To po prostu musisz sobie więcej oleju nalać. No, będzie, no to spoko. Będzie na maksimum. Jasne, nie? No pewnie. Nie, no to pewnie. Nie, po prostu odkręcasz misolejową, powiedzmy, że ucinasz spód, skracasz delikatnie i musisz z powrotem ten spód dospawać. Wiesz o co chodzi. No. Że ona na przykład jest taka, no to zrobią ją tak bardziej płasko. I ona jest ogólnie taka jakby płaska, tak,
radę. Tylko chodzi o to, żeby delikatnie no, skrócić, bo wiadomo, no, w tym misie olejowy tam olej jest, no to tylko ten olej po prostu będzie wyżej, poziom oleju będzie wyższy. Nie, nie, no. nie wiem jak to się, że tak powiem, spisuje w terenie, bo wiadomo, tym więcej oleju w silniku, tym masz lepsze, że tak powiem... Odprowadzanie ciepła. Dokładnie, dokładnie. Ale MTEK ma wymiennik oleju, woda, ten, no to... Chłodzi go jeszcze dodatkowo. Spotykałem, one lubią się przejść w terenie, MTEK, nie? Tak byś jeździł tam gdzieś w terenie, tak na postoju, bez jakichś tam przelotowych takiej prędkości, powiedzmy do 40, tylko tak 20-30, wiesz, jakieś katowanie gdzieś na miejscu, no to wiadomo, będzie się grzał, nie? No ten też się grzeje cały czas, jak mu tam, wiesz. Ale właśnie plus jest tam taki, że olej przepływa w zasadzie przez filtry po prostu oleju, który jest chłodzony cieczą, nie? Także, no i można zastosować sobie olej jakiś o wyższej temperaturze, jakiś 10-60 na przykład, nie? Mój znajomy do nowego Raptora od początku leje 10W60, nie? No to właśnie taki trzeba będzie. No się dziwię, że a czemu w ogóle do Raptorów jest 10, a nie 5W? No nie wiem, no ogólnie 10W40 tam producent ma zaleca, ale nie? Ale to jest pulsy bębyk, nie? Tak, znaczy zależy jaki, bo możesz sobie kupić tego przykład 300V, na przykład Motula, czy nawet ten 700-100. To jest już pełny syntetyk i tak samo 10W40 ma parametry, nie? No to oglądaliśmy Ferrer Moto, na początku jak myślałem, że nie będzie oleju, tego 5W40 do mnie dokłada, to chciałem już ja te 300V. Ja sobie zmieniłem, ja z Motula zrezygnowałem, bo dużo jest podróbek na rynku, cena też jest bardzo wysoka. Teraz jeszcze podrożały oleje. Ja przerzuciłem się na przykład na Bellrey'a, nie? Bellrey dobry jest. No, no. I leje 10W50 no. I jest też pełny syntetyk. A różnica w cenie między na przykład 300V albo ten 700 to jest na przykład, ja płaciłem, teraz podrożało, ale jakieś 160 zł kosztowała bańka czwórka, a z Motula te same parametry kosztowała powiedzmy, że 220. No to różnica była na wymianach oleju. No to tak mniej więcej, ja nie pamiętam ile płaciłem za ten olej, ale ja miałem w książce serwisowej, że 5W40, no to taki kupiłem, nie? No i będę tu myślał, jak ten silnik umocowi, czy bardziej trochę z tyłu, czy bardziej z przodu. Lepiej potem wypada łańcuch, że tak powiem, lepiej się układa łańcuch, jak jest silnik troszkę z przodu, bo jest wtedy dłuższy łańcuch i po prostu osiowość tylnej zębatki jest przedniej, jest lepsza, nie? Ja na przykład nie zrobiłem tak z tyłu bardziej silnik, że nie było takiej właśnie tej japy z tyłu, że tak powiem. Ale miałem takie coś, że jakbyś jeździł sam cały czas po swojej uwagi, jest w porządku, łańcuch byś sobie naciągnął tak, jak powinno być, tak. Miałbyś, nie? Ale na przykład jak wsiadała ze mną dziewczyna czy coś, to ten łańcuch automatycznie robił się za bardzo naciągnięty, nie? Aha. Bo w Raptorze bodajże jest na odwrót. W Raptorze ma coś takiego, że jak siadasz, to się naciąga. Naciąga. Naciąga, tak. A tam było coś takiego, że jak siadały dwie osoby, większą uwagą, to on się luzował, nie? Aha. I zrobiłem sobie takie automatyczne sprężenie, rolkę, co napinała łańcuch od spodu, nie? Aha. Brzydko to wyglądało, aczkolwiek robiło swoją robotę. Ale znowu, jak przesunie się bardziej do przodu, wiadomo, wtedy jest mniej miejsca na kolektory. Ale po prostu łańcuch jest w porządku. Fajnie się to robi, że nie trzeba później za każdym razem, jak ktoś jest lżejszy albo dwie osoby jedzie, że trzeba zmieniać. No to jest kwestia... Ja to tylko Kubę wożę. No chyba, że tobie się popsuje bombardier. Tak. No, ale to kwestia jest 5 minut, żeby sobie naciągnąć łańcuch pod podwagę, nie? Ale to jest takie... No i co tu jeszcze takiego z ciekawych rzeczy? No nie wiem, kurde. Zobaczymy, jak to będzie szło. Ta robota. Dzisiaj już zaczynasz? Będziesz wyciągał, czy od jutra, czy jak? A szczerze właśnie myślałem, żeby dzisiaj to zdemontować wszystko. No właśnie. Mówię, nie... zanim silnik przyjdzie, to może coś się uda rozebrać tego na części i już nawet zacząć to sprzedawać, nie? Dokładnie, te graty. Dokładnie. Tam to właśnie... to Kamil, to po prostu części by od ciebie szły, a ja ten... Dokładnie. Widzę, że ten tutaj to mocowanie tej lampy, ten dolny plastik, on coś tu nie dolega za bardzo. Tak. Ale to pewnie przez to, że ten zadupek jest nie jest do, taki dopasowany. Dopasowany bardzo. No, ale to sobie na trutki najwyżej zrobię. Ale po prostu zobaczę jak to. Bo tu widzę, że tak samo plastik się opiera na tym grabbarze, to może dlatego, że on nie schodzi też niżej na dół. Może by było delikatnie go tu jeszcze bardziej tak ładnie wyciąć, żeby zszedł tak, jak masz zejść, nie? Aha. Bo widzę, że tu się opiera, a tu jest w powietrzu, to może po prostu jakby zszedł niżej, jak no to by było ok. No będziesz miał rozebrane wszystko to. No tak, to tak jest to spoko. Nie no, trup nie jest, znaczy trup silny. No słuchaj, ja nieraz kupowałem kłady po 20-20, tam 2003 i 2004 nawet. Naprawdę gruzy, Raptory, że to...
tak jakbyś nie wiem skąd to wyciągnął, nie? Ale nieraz było tak, że po prostu nie było co kupić, a chciało się zrobić swapa, to kupowałeś taką bazę za 23 tysiące, takiego ulepa i normalnie no wszystko w zasadzie nowe wchodziło, no to tam plastiki, jak gdyby były malowane, to te plastiki potem się nawet za 300 lub 400 tam komuś sprzedawało, byleby sprzedać, żeby to się tego pozbyć, nie? Ale tu widzę, że spoko to wygląda, nie jest jakiś taki kurde zdziedziały i... No w sumie tyle kosztował, co mówisz? No, ale to właśnie jakie ceny, ja czasami właśnie udawało mi się kupić na Raptory w bardzo dobrych cenach, nie? Do pierwszego swapa jak robiłem, to w zasadzie kupno Raptora razem ze sprzedaniem tych rzeczy z niego, to mi wychodzi jakieś 14 tysięcy i wtedy masz manewr dobry, bo starcie wychodzi powiedzmy, że 25 tysięcy, a możesz go sprzedać za 40, no to jakby ktoś robił na zarobek, to dobre strzały były, nie? No. No, ale nie zawsze, no teraz... No ja też się pocieszam tym, że inwestycja będzie, nie? No to jeszcze z silnika coś odzyskam. Tak. Zostawiam ci moje cacko. No nic, ogólnie dzięki za zaufanie, bo tak kurczę, no nie znamy się, a tak w zasadzie... No jak, ty mnie znasz? Z YouTube'a. No coś tam znam. Twoi koledzy mnie znają. Jaro, lecimy. Lecimy. Dobra, to jeszcze raz, Kamil. Dzięki. Dzięki, na razie. Na razie. Na spokojnie. Dobra, nara. No to oddaliśmy. Tego zimna mi się plecy pospinały. Już nie oddaliśmy dziecko do naprawy. Beki oddaliśmy i wracamy teraz na house. Trzymajcie się, nara. Trzymajcie kciuki, żeby wszystko wyszło dobrze.